Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko widać. Mnie widać trochę inaczej niż zwykle. Nie ma za mną green screena, ale za to jest ściana, w którą mam nadzieję nie przywalić. Nie ogarnąłem jeszcze tego czatu. Nie wiem, jak go czytać w goglach. Więc będzie mi pomagała dzisiaj Sylwia. Cześć Wam. Będzie pomagała Sylwia, będzie mi po prostu czytać to, co piszecie. Plus jeszcze też nie ogarnąłem mikrofonu, oprócz w sumie mikrofon i czat. Mikrofon myślę, że sobie kiedyś tam w przyszłości jakiś tutaj krawatowy przypnę, mam taki. A czat, no to będę musiał jakoś to ogarnąć. Chyba, że będziemy po prostu za każdym razem prosić Sylwię o pomoc. Jeżeli chodzi o słuchanie, jak widzicie, nie mam słuchawek, za to tutaj w goglach są słuchawki już umontowane. Mam nadzieję, że to widać. No i zaczynamy, moi drodzy. Mam nadzieję, że coś tam się uda zagrać, że ja się tutaj nie zabiję. Mogę sobie wziąć pady. Tylko jedno ucho sobie zostaw. Dobra. Tylko muszę pod spodem tam patrzeć. Muszę teraz znaleźć te. Lec podam. Dobra. W porządku, moi drodzy, jesteśmy w grze Beat Saber, jak widzimy. Mamy dwa kontrolery Move, jeden wskazujący, drugi pomagający. Mamy tutaj, jak widzicie, właściwie w sumie nie wiem nawet co to jest, ale jak gdzieś w przestrzeni się znajdujemy. Mamy tak, mamy kampanię, mamy grę solo, mamy grę też tutaj ze znajomymi. Ja sobie zdecyduję się na razie na grę solo. Zobaczymy, jak to w ogóle wychodzi. I teraz tak. No faila sobie wyłączę. Natomiast jeżeli chodzi o no obstacles, ja tutaj niestety ze swoim kolanem nie mogę omijać przeszkód, więc ich nie będzie. Bo nie można niestety... Są przeszkody, które idą na mnie tak jakby po bokach, więc tutaj nie ma problemu. Ale ja nie mogę niestety kucać, a są też takie przeszkody, co idą tak prosto, wiecie, prosto na mnie i trzeba przed nimi kucnąć, więc no ja nie mogę tego niestety robić, więc sobie te obstacles wyłączymy. No i myślę, że tyle to będzie, jeżeli chodzi o ułatwienia. Siema Reski, witam serdecznie. Moi drodzy, nie wiem, też ekranie mówię głośno. Ja nie wiem, bo ja mam bez dźwięku. To niech piszą, po prostu piszcie, jak tam wygląda sytuacja z dźwiękiem, czy słyszycie muzykę i mnie. W momencie, kiedy leci muzyka w tle, to czy mnie też jeszcze przy tym słychać trochę chociaż? Jeżeli nie, to mówcie, to troszkę ściszymy w OBS-ie. Natomiast tak, mamy tutaj Vol 1, Vol 2, Vol 3 to są extras, to są paczki z muzyczką. Na PS, w VR-ze, w Beat Saberze niestety nie ma tego zbyt wiele. Możemy sobie tutaj te paki jeszcze... Czekaj. No. Piszą, żeby muzykę trochę ściszyć, bo ledwo cię słychać. Aha, dobra. W sensie muzyka w grze. Dobra, także tak, mamy te paczki, to są oczywiście paczki do kupienia, jak widzicie. Jakieś tam dodatkowe. No jeżeli chodzi o Beat Saber na Steamie, i na innych VR-ach, typu HTC bodajże, no to tam mamy dużo muzyczek właśnie darmowych i właściwie każdą, jaką chcemy. Niestety na PlayStation tego nie ma, bo PlayStation tam ma oczywiście problemy z licencjami. No i mamy po prostu to, co jest tutaj. No nie jest tego jakoś super mało, nie jest tego też jakoś zawaliście dużo, no jest tak, myślę, umiarkowanie. Że myślę, że sobie od góry zaczniemy na razie na easy. No i zobaczymy, co to będzie. Mówcie, jak za głośno. Edwin napisała, że twój głos dziwnie brzmi. Bo drę mordę, bo mikrofon stoi daleko. Teraz jest spoko. Jeżeli chodzi o dźwięk z gry, tak? Tak. Dobra. Dobra, na razie nie ma lipy. Jak widzicie, ogólnie można tak grać na różne sposoby. Ja gram tak raczej w takim trybie oszczędnościowym, czyli mało ruchu, z uwagi na to, że no tutaj nie mogę szaleć z tym moim kolanem.
Ale ogólnie wiadomo, no możemy tutaj się wczuwać, tańczyć i w ogóle, jak widzicie, jeżeli chodzi o responsywność mów, no to jest naprawdę spoko. No jak widzicie, też tutaj gram przy włączonym świetle. Ogólnie lepiej byłoby je zgasić, bo wtedy lepiej, on tutaj mi na przykład uciekł jeden przed chwilą kontroler. Mam też kamerę tak na wysokości monitorów i może mi gdzieś tam przysłaniać momentami. Ale jest to nasz pierwszy raz. Nie, jest ok. O, ten widzicie, widzicie? O, ten jeden mi gdzieś ucieka momentami. O, jak mam go nisko, to mi gdzieś kamera go nie łapie, ale ten nic. Będę trzymał ręce wyżej po prostu. Tak, Angel pyta się, co to za gra i że fajna. A Zup pisze, że ja to bym tutaj Rap God od Eminema zobaczył. Widziałem, jak ktoś gra na to na VR-ze. No ogólnie ja tam nawet nie wiedziałem, co się na ekranie dzieje. A to jest gra Beat Saber. Gdzieś tam był tytuł pokazany, zresztą jest też chyba na tytule streama. Ja ten tytuł zaktualizowałem, także sobie odświeżcie. No i oprócz tego Beat Sabera na VR-a mamy jeszcze z Golf, Skyrima, VR Worlds i Astrobota. Także w Astrobota możemy sobie jeszcze popykać. Ale chyba Skyrim, o widzicie tutaj, o teraz jak trzymam nisko, to gdzieś tego niby widzi te ruchy, ale gdzieś on zaczyna uciekać, nie? Dopiero jak tu podniosę i teraz zobaczcie. Opuszczam. O i tego już gdzieś kamera zaczyna, już gdzieś go zaczyna gubić, nie? No ale to takie tam, nie problem. Poszło średnio, kilka mi uciekło. No ale ogólnie tutaj więcej tłumaczenia i gadania niż grania było. Mogę wam do przykładu pokazać tą samą piosenkę, jak wygląda na przykład na ekspercie albo na Expert Plusie. No to to jest już po prostu miazga. Tak, Angel pyta, Skyrim na VR? Tak, jest Skyrim na VR-ze. Co walnąłem? Mikrofon. Możesz się cofnąć trochę. Już. Dobra. No to czemu nie mówiłaś? Bo patrzyłam na czat. Dobra. Nie widziałam. Właśnie też rola, patrzę teraz na ciebie, tak, czy gdzie? Tak. Twoją rolą było mnie pilnować. Ale żebym się gdzieś tutaj też nie zabił, bo tutaj mamy też taką półkę, o. Żebym ją nie walnął. Tu jest ściana już pod łokciem. Także ogólnie w Skyrimie będzie tutaj ciężko chyba troszeczkę pograć. Ale to był właśnie ekspert ogólnie. Można tutaj wziąć na przykład na no failu, że nie sfailujemy i weźmiemy sobie na Expert Plusie. To porównacie sobie Easy a Expert Plusa, nie? Jak to wygląda. Nie, już tutaj. Nie wiem, jak ludzie grają na tym. Jak ludzie tu grają? Ja pierdykam. Coś mi się zawiesiło, czat został włączony. Może wisi. Nie wiem. Bo cały stream mi się przyciął. Nie, no dobra. Najgorsze jest to, że teraz nie wiem, jak wyjść z tego. Którymś guzikiem chyba. Bo ogólnie no nie ma się co to męczyć, ja tu już po prostu umrę chyba wcześniej. Nie wiem, jak się wychodzi z tego. Może którymś guzikiem. O, patrzcie, z jednego z ten. Nie,
Teraz mi napisała, że Cię będzie nas tylko słuchać. Nie może się udzielać na czacie, bo jest zajęta. Aha. Nie da się, nie wiem jak się tam wchodzi do jakiegoś menu restart albo exit to menu czy coś. Nie mam pojęcia. Można grę uruchomić od nowa, no ale chyba musimy po prostu dograć tą piosenkę na ekspercie. O kurde. No to w końcu masz ten czar, czy nie? No już myślę, że załadował. No to dobra. Tam masz taki, będę tylko niebieski, albo to. Ja do tej pory grałem tylko na easy. To widać. Jak ludzie w to grają? Jeszcze widzą te strzałki, jak to trzeba ciachać. Czemu ja to wróciłem? Nam wyszło na... Aha. Co? Bo coś wyszło, ale zapomniałam, że jest opóźnienie streama w stosunku na żywo. Tam wyszedłeś do głównego, wiesz. No. No. I ja widziałam, tu nie, nie wyłapałam na żywo, a zaczęłam na streamie. A wiesz, że tam jest telewizor? Wiem. I na nim widzisz to, co ja widzę? No wiem. No to tam się patrz. No. No. Dobrze. Także to była ta piosenka. No i ogólnie gra polega na tym właściwie, żeby się tutaj przy niej namęczyć niesamowicie. No oprócz tych pioseneczek dostępnych, na każdą piosenkę mamy jeszcze przypisany tryb. Od Easy do Expert Plusa. I mamy jeszcze tutaj tryby tak jakby walki. Czyli tutaj mamy tryb z dwoma mieczami, tutaj z jednym. I na przykład z jednym mieczem mamy tylko eksperta. Tutaj mamy tryb, że na tych kwadracikach nie ma strzałek, co jest całkiem spoko, bo można je przeciąć jakkolwiek. I tutaj mamy od Easy do Experta, no i mamy jeszcze tryb 90 stopni, on jest naprawdę czadowy, zaraz Wam go pokażę. I cóż, właściwie, no i tutaj widzimy wszystkie dostępne tryby na każdej z pioseneczek, tak? Dark Angel pyta, jakie są piosenki, bo nie widać. Aha, za daleko może ten. Mhm. 100 Bills, Jarosław Beck, Jarosław Beck, Jarosław Beck, Jarosław Beck, Jarosław Beck, Jarosław Beck. Czyli widać, że tutaj Jarosława chyba mają całą licencję wykupioną. Możemy przez nie przelecieć. I Damirę napisała, że raz na Game Onie grała, ale gogle były na nią za duże i nic nie widziała. Tak jakby osoba bez okularów. Aha. Znaczy tutaj grała na PSVR-ze? Czy na... Grałaś na PSVR-ze, czy grałaś na jakichś innych goglach? Na jakimś Oculusie, czy na HTC? O, to jest ładne. To jest fajne. Ogólnie te piosenki tutaj dostępne na PSVR-ze są takie, o kurde, nie mogę się po nosie podrapać. Są takie, no bardzo melodyjne i takie właśnie rytmiczne, że łatwo można w ich rytmie machać tymi mieczami, wiadomo. Tutaj została przywołana jakaś, nie wiem, Eminema piosenka. No na pewno nie jest ona prosta do ogarnięcia, tak? A to są nowe piosenki, nie było ich. Tak? No. No zobacz, nie mamy tutaj high score na nim. A nie, mamy. Jedno, nie wiem, bo ja ich nie widziałem wcześniej. Kurko. Może ja grałam, a ty nie. Możliwe. Także to jest ta paczka pierwsza. No takie całkiem spoko te pioseneczki są. Wszystkie widzę, że są od Jarosława Becka. Tutaj natomiast mamy Sedleaf, Mord Fustang, Mega... Kurde, ja też średnio widzę. Bo te, właśnie to jest też problem tych gogli, że one nie są tak super wyraźne do końca. No ale niestety, taka technologia. A jeżeli chodzi o granie w okularach, to chciałbym Wam to pokazać od boku.
Zauważcie, jak tutaj te gogle możemy sobie oddalać i przybliżać do twarzy. Tutaj taki guzik jest na górze do tego. Ja mam maksymalnie przybliżony, bo zdjąłem okulary. Ale jak się ma okulary, tak jak Sylwia na przykład, i gra w okularach, to sobie je po prostu oddala, tak żeby się okulary zmieściły. Dlatego pytałem, na jakich grałaś goglach, Damirę, bo... No te tutaj mają taką regulację, chyba że po prostu ktoś na takich targach cię olał i ci tego nie ustawił. Ona nie wie, na jakich grała. Aha. I przyszedł nowy Maciej Z. Witamy Macieju. Maciej Z to jest Myrix bodajże. Bo jak się pomyliłem, to przepraszam, ale wydaje mi się, że to jest Myrix. Dobra, słuchajcie, zagramy sobie... To jest ekspert. No i zagramy sobie w ten 90 stopni. O, Beat Sabera sobie zrobimy minutkę. One, to jest naprawdę czas, zobaczcie. Zmieniają się tak jakby te linie, po których będziemy przecinać. To jest też czadowe. Mamy do wyboru tych linii... Na Easy chyba są trzy. Tak jakby tutaj, tutaj i tam. Ja pokazywałem na tym, nie? Dużo opóźnienie na tym. Może trzeba sobie tam zmienić. O. No wyświetlnie, nie wiem. Tam się chyba gdzieś to ustawię. No pamiętam, że miałem dosyć niskie opóźnienie kiedyś. A może tym razem tego po prostu nie ustawiłem. Ten engine myślę, że fajny. Bo to daleko stoję. Ale boję się walnąć w mikrofon, nie mam więcej miejsca. Bo tak jakby widzicie, gdzie są stopy narysowane, a ja jestem, zobaczcie, jak oddalony, że ja widzę te stopy, nie powinienem ich widzieć. A mnie tutaj chciało zaskoczyć. Muszę następnym razem inaczej kamerę ustawić, bo mi ucieka ten lewy pad. Uważaj, zaraz machniesz szafkę. Półkę? Nie. Lewą ręką. No. No to co mam zrobić? Krok w prawo dać? Ale mały. Znaczy? Tak. No. Także widzieliście, tutaj mieliśmy tak jakby trzy linie, tak jakby naprzeciwko po skosie, a na wyższych poziomach trudności, na przykład tutaj na normalu, zrobimy jeszcze normala. Będzie chyba więcej jeszcze tych ścieżek, wiecie? Będzie ich chyba 5. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dzisiejsze ustawienie tutaj mamy takie... A, i teraz lecą na normalu, jak widzicie, z kilku ścieżek jednocześnie. Oczywiście te ruchy tych mieczy, nie wiem czy wy to widzicie, są w rytm muzyki, tak, coś takiego jak Guitar Hero, tylko tutaj robimy te ruchy tymi mieczami. Kurde, jakieś to jest trudne, ej. Pokój. To wolno. Nie wiem, bo patrzę obraz w telewizor. O kurde. Teraz mikrofon walniesz, nie machaj tak rękami. To nie machaj. Będę takie przyciele trzymał, tak o. Słuchajcie, można i tak grać, także jak ktoś ma krótkie ręce. O matko. Bo na przykład... Ma krótkie. Zobaczcie, nie trzeba, o. Albo jest młody po prostu. Jak to byłem mały, też miałem krótkie. To nie trzeba wcale tak dużo machać, zobaczcie. Czyli tak naprawdę tutaj teraz niszczymy stereotyp, że do grania na VR-ze jest potrzebne nie wiadomo ile miejsca i w ogóle. Ja się nie zgadzam z tym. Ja tutaj mam jakieś pół metra kwadratowego mniej więcej. I jak widzicie, gram sobie naprawdę swobodnie. Zup pyta, czy jak jest wyższy poziom trudności,
To muzyka szybciej leci? Nie. Czy tylko więcej tych kwadratów jest? Nie, nie, muzyka leci cały czas tak samo. Bo to by było, wiecie, no trochę takie... Trochę nie w porządku, żeby muzykę przyspieszać. Także muzyka zawsze leci z tym samym tempem. W tym samym tempie, w tym samym rytmie. Także można się w nią wczuć i sobie tańczyć do tej muzyki. No ale kurde, problem jest w momencie, bo po prostu muzyka leci w tym samym tempie, ale szybciej lecą kwadraty. Jest ich dużo, dużo więcej i są pod różnymi, przeróżnymi kątami. Ja tutaj włączę teraz opcję No Fail i weźmiemy sobie, czekajcie, coś co jeszcze nie graliśmy. Może być. To chyba. Pokażę wam opcję bez strzałek, czyli teraz będę mógł przeciąć jak dowolnie mi się tylko podoba. Ile mam miejsca? Żebym tutaj się nie zabił. Sporo masz. Ale z tyłu mogę się cofnąć jeszcze. Ale trochę. Lewą nogą. Nie, prawą. O, tak. Dobra. To będzie ekspert, słuchajcie, na No Arrows, czyli wszystkie kwadraciki będą miały takie dziurki i możemy przeciąć ten kwadrat jakkolwiek, prawda? Jak mamy strzałkę do góry mieliśmy do tej pory, to ja musiałem ten kwadrat przeciąć od dołu, bo on by się inaczej nie przeciął. I by mi nie zaliczyło, tak jakby combo. Że teraz będą wszystkie, zobaczcie. O kurde. To, że można je przeciąć jakkolwiek, wcale nie znaczy, że jest łatwiej, nie? Ale ja tutaj włączyłem sobie No Fail. Ach, kurde, boli mi kolana. To był głupi pomysł. Ale spoko. O kurde. Nie, nie tym. To jest właśnie ekspert. Nie wiem jak to się na tym ekspercie gra. Bo ja nawet mogę przeciąć je jakkolwiek. Ale to mi w ogóle nie pomaga. O kurde. Walnąłem w ścianę. Ale to... Lewej masz ścianę. O tak. O Jezu. No i co? Nie ma czasu gadać, kurde. Nie ma. Jeszcze dodatkowo się męczę przy tym, jak gadam. Tego jeszcze nie było. Możemy się zamienić. Zmęczony na streamie. W życiu się jeszcze nie zmęczyłem na streamie, ja streamuję od chyba... Dobry wieczór, przed lat 149. Witam! O Jezu, czemu ja ekspertę włączyłem? Dobrze, że mam no fail. Nie tym. Najlepsze jest to, że jak już się ogarnie, jaki ma być ruch tego miecza, to później gra robi się łatwa, tylko trzeba ten ruch ogarnąć, jaki nam tutaj gra proponuje. Ja nie mam na to w ogóle pomysłu na razie. Ale to dlatego, że jestem totalnym nowicjuszem. O matko. Zaraz Sylwii damy pograć, zobaczymy jak ona sobie ogarnie. To był ekspert i nawet zdobyłem jakieś punkty. No trudno było nie zdobyć, jak mam tutaj no fail zrobione. Tak na dobrą sprawę możecie sobie na dobry początek włączyć pierwszą muzyczkę, włączyć sobie standardowy tryb na easy i tutaj możecie sobie włączyć, że nie chcecie mieć tych strzałek, pomimo tego, że będziecie na zwykłym trybie. I tak naprawdę tutaj, jak widzicie, po prostu się ten mnożnik punktów nam obniża.
I to, co maksymalnie możemy zdobyć, to jest poziom C, czyli tak jakby ten rank na sam koniec. Tak jak ja tutaj zdobyłem na przykład kiedyś rank S na Easy, na normalu B, na hardzie nie grałem. Expert, Expert Plus. Także tak to wygląda. Zuch pyta, czy można swoje mapy robić, a Dark Angel pisze brawo razy 8 na ekspercie. A, razy 8 to jest chyba poziom combo. A co do swoich map, to tutaj tak jakby nie ma map, bo na przykład na Beat Saberze na Steamie można wgrać jaką tylko chcemy muzykę. I Beat Saber dopasuje nam mapę i te lecące na nas kwadraciki do ścieżki muzycznej, która jest w danej piosence. No tylko niestety, żeby ogrywać Beat Sabera na Steamie, to trzeba kupić HTC Vive za 3500. Albo można sobie kupić PSVR-a za nie wiem ile tam teraz, tysiaka. I grać 3,5 razy taniej, po prostu w ograniczoną ilość piosenek. Albo wydać masę kasy i w sumie dalej robić to samo, tylko przy innej muzyce. A tak jakby no, musiałbyś swoją muzykę nagrać, albo jakąś swoją ścieżkę muzyczną i wrzucić ją do Beat Sabera na Steamie, bo tutaj na PSVR-ze nie ma takiej opcji w ogóle, żeby dodawać swoje muzyki. Można korzystać tylko z tych muzyk, które są tutaj, no albo z music packów, które możemy sobie dokupować, nie? Można sobie tutaj jakąś playlistę niby tworzyć, ale to jest, zobaczcie, playlista tworzona z tych piosenek, które są tutaj już dostępne, nie? Także, no, tak to wygląda ogólnie. Tutaj możemy sobie również też utrudniać. Możemy sobie insta-faila zrobić, możemy sobie jakiś... Battery Energy, you can make just a fix amount of mistakes, no właśnie. Ograniczona ilość błędów. Znikające strzałki, jakieś ghost notes i szybciej lecące piosenki. O, to jest, Zuku, to o co pytałeś. Możemy sobie taki tryb włączyć i wtedy piosenki lecą szybciej, ale możemy sobie też zrobić, żeby leciały wolniej. No ogólnie jest naprawdę sporo opcji. Możemy tutaj jakieś swoje ustawienia stworzyć. O, tu można ściszać i podgłaśnić, no widzisz. Coś jeszcze? Override, colors. Okej. Okay. No i tak to wygląda. Nie wiem, jak wygląda tryb kampanii, także możemy sobie go teraz zobaczyć. Ja jeszcze tylko podejrzę, czy mi się to nagrywa. Nagrywa się, dobra. Okej. Okay. Tryb kampanii i teraz tak, player settings musimy zrobić. I tu jesteśmy na jakiejś jedyneczce i teraz jest tak, wytyczne, difficulty easy, finish level, po prostu to jest nasza wytyczna i tu będziemy mieli bez przeszkód i bez bomb, aczkolwiek nie wiem, czy można to później wyłączyć, mam nadzieję, że tak. Bo jeżeli nie można, no to na przykład tryb kampanii już jest nie dla mnie, bo ja muszę sobie wyłączyć te obstacles. Bo nie mogę kucać niestety. Czyli podejrzewam, że to po prostu będzie zwykła pioseneczka. Jak ją przejdziemy, to przejdziemy po prostu do drugiego levelu na kampanii. Akurat tak się składa, że ja wszystkie chyba piosenki tutaj razem z Sylwią zresztą, bo Sylwia też ogrywała. Wszystkie piosenki na Easy mamy zrobione, z tego co pamiętam, prawda? Tak. Dobra. A i coś śmieszniejsze, Sylwia jest lepsza ode mnie. To. W sumie śmieszniejsze, ja wiem. Jest kilka gier, które w ogóle jesteś lepszy. Wyścigi na przykład, ty Crash. No, to jest. Także i w te miecze później już też byłaś ty, bo więcej w to grałaś tak naprawdę. Fajnie można sobie też tym, tylko o, można sobie jakby po podłodze szurać tymi mieczami, bo ja daleko od tej podłogi stoję. I ogólnie daleko od kamery, żeby nic tutaj nie zahaczyć.
mam ograniczoną ilość przestrzeni. Ogólnie można by było zrobić też tak, bo też tak ludzie robią, że ja po prostu na konsoli klikam guzik share, łączę się z YouTube'em i mogę wam streamować bezpośrednio z konsoli. Konsola to potrafi i nawet by mi się tutaj czat z YouTube'a chyba wyświetlał na wiecie, na ekranie, ale wtedy na przykład byście nie mogli mnie zobaczyć, bo ta kamerka, którą widzicie, na której ja jestem, to jest moja kamerka do streamowania i to wszystko idzie przez OBS-a. No i skończyliśmy. Misja kompletna. I tu mamy dwie ścieżki. Ścieżka A, no bombs, ścieżka no bombs. Czyli tutaj już będą te przeszkody. No to ewentualnie zagrajmy jeszcze to, to sobie te przeszkody zobaczycie, jak wyglądają. O kurde, ciężko się gra i ona masz za wcześnie. I grada. Co się tam sprawa? Tak? No i tak jak zresztą widzicie, Sergio musi mnie tutaj kontrolować, bo czasami podczas grania, nawet takiego statycznego jak teraz, czyli stoję w miejscu, macham tylko głową i rękami, o, to są te przeszkody, takie jeszcze mogę omijać, ale jak będą takie skłócaniem, to niestety będę musiał przez nią przelecieć. Wtedy tak fajnie się muzyka wycisza. I tak jak mówię, takie statyczne stanie, machanie rękami, to się nam czasami wydaje, że się w ogóle nigdzie nie przesuwamy, a bardzo często było tak, że gdzieś tam jednak mimo wszystko, mimowolnie się te kilka kroczków w lewo bądź w prawo albo do przodu robi, nieświadomie zwyczajnie. Dlatego fajnie jednak jest mimo wszystko mieć kogoś takiego, kto może tam zerknąć, czy my przypadkiem już nie jesteśmy twarzą w telewizorze, albo twarzą gdzieś, kurczę, nie wiem, przed choinką chociażby w święta i zaraz tej choinki nie machniemy padem, nie? Ewentualnie dobrą opcją jest jeszcze położenie sobie pod stopami takiej grubej maty do jogi na przykład. Chodzenie po tej macie i jak palcami u stóp czujemy, że już schodzimy z tej maty, to znaczy, że już przekroczyliśmy ten obszar, który mamy przeznaczony do grania. Widziałem, że tak ludzie właśnie robią, jak mają mało miejsca w pokoju i nie chcą przypadkiem wpaść w jakiś regał albo właśnie walnąć w telewizor padem. No to wtedy taką matę sobie stosują pod stopami. I wtedy się nigdzie nie wyjdzie dalej niż ta mata, bo czujemy ją na palcach, gdzie ona się kończy. Taka sytuacja. Nie było dużo tych przeszkód, widzicie, były same takie na boczki, więc to było jeszcze w miarę spoko. Ale coś bardziej, no to by było ciężko. I teraz widzicie, na przykład, żeby stąd pójść tu wyżej, o. Czyli na przykład, żeby to odblokować, to będziemy musieli odblokować tą ścieżkę i tą. Czyli tak naprawdę ta kampania się nie różni niczym od zwykłego solo. Oprócz tego, że tam sobie wybieramy wszystkie te tryby i tak dalej, a tutaj jakby nam narzuca daną piosenkę. Tylko teraz pytanie na przykład, czy w trybie kampanii nie mamy jakichś dodatkowych piosenek? Albo na przykład nie ma tak, że jak przejdziemy kampanię, zobaczmy jak ona jest długa. O kurde. Cholernie długa. Podejrzewam, że tutaj też w miarę rozwoju w kampanii zauważcie, że tak. Ta piosenka jest jeszcze na easy, ale trójeczka już jest na normalu. Także wraz tak jakby z rozwojem w kampanii zwiększa się również poziom trudności. Więc podejrzewam, że tutaj na samej górze prawdopodobnie to jest na jakimś Expert Plusie, prawda? I być może jest tak, że jak przejdziemy całą tą kampanię albo jakieś jej części, to może jakieś dodatkowe muzyczki się odsłaniają. Nie wiem, nie mam pojęcia. I co, Sylwia będzie grała? Tak. Teraz już czy jeszcze? Chwilę. No ja muszę sobie odpocząć. Słuchajcie, ja jestem zgrzany normalnie. Czuję, że mam mokre czoło. I też tutaj cały czas od tych gogli jest taka guma, żeby nam tak jakby, wiecie, tutaj
zakryć światło z pokoju, żeby nam się łatwiej grało. No ale ta guma też dotyka jednak do policzków, do nosa i to wszystko się poci od tego dotyku tej gumy. Także teraz damy pograć trochę Sylwii, a ja sobie poczytam czat i trochę wam poopowiadam i się z Sylwii pośmiejemy razem także.